Najbardziej odjechany portal motocyklowy. motobanda.pl. Tym razem mamy dla Was ciekawy miks. Lampa niczym ze starej ninży, zegarek we V-Stromie, handbarek w Afryce Twin, a przód jak z Kawasaki SX. Czyli Versys, system uniwersalny od zielonych. Pomysł na motocykl uniwersalny od Kawasaki nie jest żadną nowością. Model Versys produkowany był już od ładnych paru lat, a w 2015 roku Kawasaki zaprezentowała go nową odsłonę. Kawasaki cały czas się rozwija i widać to na pierwszy rzut oka, ponieważ totalnie wywalili na zbity pysk poprzednich inżynierów i z tym motocyklem zajęli się dokładnie ci, których znamy od SX-a i Ninży. Zdecydowanie nowy Versys bardzo dużo zyskał na wyglądzie. Przód motocykla wygląda jak wkurzona mrówka, cała konstrukcja wizualnie jest naprawdę lekka i motocykl porównany do swojego poprzednika wyraźnie zdrapieżniał. Dodatkowo nasza wersja... Dodatkowo nasza wersja... Nasza wersja jest wyposażona w akcesoryjne kufry, handbary, a także dodatkowe reflektory w technologii LED. W stosunku do poprzednika zmienił się wygląd, ale także pozycja na tym motocyklu. Poduszki zostały usytuowane nieco do przodu i nieco niżej, dzięki czemu nasza pozycja jest jeszcze bardziej wygodna. Przed sobą mamy szeroką kierownicę, która zapewni nam pewne panowanie nad tą maszyną, a o nasze 4 litery zadba niezwykle wygodna kanapa. Odpowiednio wyprofilowana kanapa w bardzo komfortowy sposób podtrzymuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa. To, co jest wadą tej kanapy, to jej dość wysokie usytuowanie. Osoby niskie z pewnością nie poradzą sobie z tym motocyklem nie tylko ze sprawą dość wysokiej kanapy, ale także ze sprawą dość wysokiej wagi. Ten egzemplarz z obcinanym ABS-em waży 216 kg i o ile nie czuć tej masy podczas jazdy, chociażby powyżej 30 km na godzinę, to przy parkingowych manewrach motocykl może okazać się dla wielu po prostu zbyt ciężki. Jeździ jaki duży motocykl. Oja! Wysiłek wdrapania się na siedzenie w Kawasaki rekompensuje nam widok, który roztacza się z góry. A mianowicie podczas jazdy siedzimy wyprostowani, wygodni i widzimy wszystko, co dzieje się ponad samochodami. To, co jednak wpływa na charakter tego motocykla, to nie pozycja, jego silnik. Mamy tutaj jednostkę o pojemności niespełna 650 cm3, która oferuje nam niespełna 70 koni i nieco ponad 60 Nm. Silnik musi sobie radzić solidną wagą tego motocykla, jednak ku naszemu zdziwieniu radzi sobie z nią naprawdę nieźle. Rozpędzenie go do prędkości maksymalnych nie zajmuje mu zbyt wiele czasu i robi to bardzo ochoczo w momencie, kiedy podkręcimy go do czerwonego pola. Utrzymanie prędkości autostradowej także nie będzie żadnym wyzwaniem, a kiedy już mówimy o prędkości maksymalnej, to warto wspomnieć, że podczas zbliżania się do niej motocykl zachowuje się bardzo stabilnie, mimo dość długiego skoku z zawieszenia, ponieważ z przodu zawieszenie oferuje nam skok o długości 150 mm, zaś z tyłu mamy tutaj 145 mm skoku. To, co pozwala nam zapanować nad masą oraz mocą tego motocykla, to układ hamulcowy od Nissina, który został specjalnie zaprojektowany na potrzeby tej maszyny. Z przodu mamy dwie tarcze, które są charakterystyczne dla Kawasaki. Chodzi tutaj oczywiście o tarcze typu Wave. Układ hamulcowy objawia się naprawdę niezłą skutecznością, ponieważ nawet wyhamowanie tego motocykla z wyższych prędkości nie sprawia tutaj żadnych problemów. Hamowanie się odbywa bardzo szybko i intuicyjnie. Wrażenie bardzo ostrych hamulcy potęguje dosyć miękkie zawieszenie, ponieważ w momencie, kiedy zaczynamy naciskać klamkę hamulca, cały przód momentalnie wędruje do przodu.
Do przodu wędruje. No. Gdzie mam wędrować? Do tyłu? Jeszcze raz. Momentalnie nurkuję. W opcji mamy tutaj także możliwość zakupienia układu ABS, który co prawda dodaje 2 kg do masy tego motocykla, ale daje nam za to dużo większą pewność podczas ostrych hamowań. ABS działa wyczuwalnie, jednak nie dzieje się to w sposób agresywny, a kiedy bardzo tego chcemy, możemy zmusić go do podniesienia tylnego koła. Jednostka napędowa współpracuje z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, którą trzeba pochwalić w tym motocyklu, bo chodzi ona bardzo neutralnie, każdy bieg wchodzi wyczuwalnie, nie ma tutaj żadnych zgrzytnień czy nawet możliwości zapięcia międzybiegu. Jednak sama jednostka napędowa, tak jak bardzo cieszy podczas trasy, bo okazuje się bardziej żywiołowa niż byśmy myśleli na początku, tak w momencie, kiedy wjedziemy do miasta, traci na elastyczności to bardzo poważnie, ponieważ jakakolwiek próba wjechania na szóstym biegu do terenu zabudowanego, gdzie obowiązuje 50 km na godzinę, kończy się tym, że nasz motocykl wibruje niczym rasowy Harley. Jednostka w praktyce okazuje się naprawdę łagodna, jedynie kręcenie jej do czerwonego pola może nam zaowocować pokazaniem lekkiego pazura przez ten motocykl. Zegary w tym motocyklu są jak najbardziej poprawne. Wszystkie informacje docierają na nas w sposób czytelny, jednak jej design naprawdę nie powala. Przypominają te Suzuki SV, które bądź co bądź zostały zaprezentowane 12 lat temu. Jako obronę zegarów możemy powiedzieć, że mamy tutaj podstawowy komputer pokładowy, który pokazuje nam średnie spalanie, a także zasięg. A ten jest całkiem spory, ponieważ zbiornik paliwa mieści aż 21 litrów, a sam motocykl nie spala zbyt wiele, ponieważ średnie spalanie oscyluje pomiędzy 4 a 5 litrów. Jednym z najciekawszych elementów tego motocykla, jeżeli chodzi o jego design, to centralny amortyzator, który został usytuowany w zupełnie innym miejscu niż ma to miejsce w innych maszynach. Nie jest on tutaj głęboko schowany pod siedzeniem, a w bardzo ciekawy sposób wyeksponowany z boku motocykla i współgrając z bardzo dobrze wyglądającym asymetrycznym wahaczem. Kilkogodzinne testy tego motocykla pokazały, że są bardzo fajną propozycją dla ludzi, którzy szukają maszyny ze sporym potencjałem turystycznym i z silnikiem, który ich nie zaskoczy i pozwoli im na drobne błędy. Moc tego motocykla okazuje się być na tyle duża, że przy odpowiednim traktowaniu możemy go zmusić do całkiem przyjemnego galopu, jednakże jest na tyle mała, że nie zaskoczy nikogo, nawet początkujących rajderów. Dodatkowo wielkim atutem Kawasaki jest jego cena, ponieważ podstawowa wersja kosztuje nieco poniżej 30 tysięcy złotych, a jest to mocne uderzenie w stronę V-Stromo od Suzuki, a także Hondy NC 700X.